Cześć, z tej strony jesteśmy nad wodą. Witam Was na bór. Przyjechaliśmy we dwoje. Kamerzysta tam z tyłu siedzi. No, siedzę. No, siedzimy sobie pomaleńku. Jest godzina 15:17. Mamy, można powiedzieć, po krótkim takim rzucie, po jednym braniu. Wyjąłem płotkę. Mówimy na pinka, na trzy kije, na flagmanka. Zbiornik no kill. Rogów. Najbliżej nas, gdzie się znajduje, mamy bardzo bliziutko no kill. Spokój, nikogo nie ma, pusto. Przy poniedziałku. Może ktoś się pojawi troszeczkę później, ale na razie nikogo nie widać. No i co, jeśli Wam się filmik spodoba, pamiętajcie o subskrypcji, zostawcie łapy w górę, komentarza i zapraszam Was na odcinek. Tak, mówisz, że coś tam masz? Chyba. Jakiś maluch pierwszy. A, maluch pierwszy. Malutka płotka. Napinka. Pieniążka. Malutka, no, fajna, cieszy. Nie? Dobra. Pierwsze koty za płoty. Jasne. Ciągniemy dalej. O, jest coś większego. Szarpie, no. O, tam widać. Wygina ci. Po wodzie idzie. Tam, po wodzie. Patrz. Widzisz? Patrz. Chyba będzie karać, albo karcisko małe, o. Chyba będzie karcisko. Nie wiem, co to jest. To będzie chyba podbieraka. Żyć. Nie? O! Zobacz, coś ładnego mamy. Patrz. Zobacz. Coś ładnego, coś kolorowego. No, tu nie mamy maty. No nie mamy. Położymy go chyba nie tym. Na pokrow, gdzieś. O. Możemy, nie? Wyschnie. Czekaj, przekręcimy go odwrotnie. O, tu. Położymy go na pokrowcu. Ale to nie maty, ale okej. Okay. Wiesz na co? Nie wiem na co. Nie wiem, ale zobacz. Też nie wiesz? To fajnie, jak nie wiesz. Piękne. Miarkę mamy. A my? To dwie. Zobacz. Ładny? Ładny. No, ładny. Gdzie on mi tam teraz łyknął? Gdzieś głęboko. No. Dobra, idę potem powypychać. O, i napinka na pewno. Ale ładny, nie? No. Piękny, nie? No. Czekaj, delikatnie, żeby go tu nie uszkodzić. No i żyłeczkę ci wziąć? Tomasz, trzymaj. Masz? Czekaj. Ja się nie ruszę. Szkoda go tu. A, uciekła. Patrz, skorkowany. O, już jest haczyk. Dobra.
No. O, taki ładny. Ładny, nie? O, taki. Trochę wyżej, jakbyś wziął. O. Ładny, nie? O. No. Ładny, nie? O, galant. Dobra, zmierzymy go, nie? Położymy go tu. O. Na tym będzie równo, nie? O, o, powinno być równo. Powiedzmy. Tylko żeby się nie trzepał. Patrz tu. Pod spodem chyba, nie? No ma też obok, no jak tam uważasz. Czekaj. Choć to nie jest równo, ale no dobra, bo jest mniej więcej wbija z drzwi. Chyba, że wygięty jest, nie? O, czekaj, obok mu poprawimy, tylko żeby się nie ruszał. Ładne. Żeby się lepiej na skrzynce, ale no, okej. Okay. No dobra. Ja bym się po ogonie to ma 30 prawie 9. No trochę mniej będzie miał, bo trochę jest wygięta chyba. Trochę miarka. Wygięty, no ale liczmy, że prawie 39. Nie, ja mu tu trochę zakładam na buzie. No. Około 39 cm. No coś mniej więcej, tak? No. Fajne. Mm. No dobra, idziemy go wyrzucić, nie? No. Chodźmy. Do podbieraka. I go wypuścimy ładnie. No dobra. Poszedł. Piękny, nie? Piana. Fajny. Dzisiaj fajny. No i na co w końcu był? Na piniuszka, no mogę ci pokazać, chodź. Chodź, jest na tym. Na wypychacz. Tu jest ten wypychacz. Weźmiemy tylko żyłkę. Mhm. No. Popatrz, były pinki, widzisz? Mhm. Jeszcze wisi, o. O, na pinki. Mhm. Na trzy pinki. No, dobra. No cóż. Co, jeszcze jednego takiego? Nie no, weź no. Nie większego, co nie? Większego. Ale ładny, ładny, podoba mi się. Dobra, miarkę tu. Kija podniosę. Wezmę podbiera. I lecimy dalej. Kolejne coś masz dużego? Tak, coś tam idzie, bo opornie, o, chlapie się. Nie chcę za bardzo podciągać. Chyba, że zejdzie. Jest taka szansa. Co? Jest taka szansa. No co, dzisiaj jednak jest twój dzień z tego, co widzę. O, taki. No to kolos. O! Upadł ci. A, widzę, że mnie upadł, bo się odczepił. No, no to kolos dzisiaj. Pokaż swój pyszczek chociaż trochę z tą rybką, żeby ci jakoś chłopkę. Taki? Może być. Fajny? No fajna rybka. Weź ją wypuść, bo już ją... bo ślizgi jest, no. Już go wyrzucę. Już ją tak i tak ją natęczewałeś. Po trawie. Ale wypieprzył. Kolejne branie. Ładnie się odwołał. O, jest na filmiku. Udało się kolejne zaliczyć. Na filmiuszku. Kolejną się udało zaliczyć. Malutka. Maciek. No oddaj. Cię wypuszczę. Malusieńka. No co, odpaliśmy sobie parę rybek. No ty to połapał, to połapał, ja akurat nic. No tak się zdarza, no co. Ale mnie trochę też szczupak żerował w łowisku. Tłuk mu cały czas, już mi trzeba ze trzy przepony. Musieli sobie przezbroić kija, bo mu poobcinał, no. Ściągał pewnie płotkę albo coś. No, u ciebie trochę się połowiło. No, troszeczkę tam będzie widać na filmiku. No cóż, no. Zajęte już weźmy trochę z imprez, tak samo jak właściwie jak w jednym z ostatnich odcinków. Otwieram sklepu, dostaliśmy do testów. No, dołożyliśmy więcej pinków i to sporo do tej zanęty, żeby było bardziej takie... Treściwsza. No tak, jak to nazywasz? Na bogato, o. Tak, na bogato. Na bogato. No i na piniuszka, nie? Na gnojaka jedno branie mieliśmy. I to wszystko. A później czym więcej pinków dołożyć, lepiej. No, no tak, no, powiem wam, że na trzy piniuszki nic, nie? Ale jak się założyło tak z sześć, z pięć, to już takie konkretne brania były.
A jemu to obcinało, no obcinało niezmiernie cały czas, czy pan grasował tłuk. A czy specjalnie to żeśmy się przypatrywali, czy tłucze. No co tam rzucił, to nie było nic, za chwilę łup, łup. No i co, no obcinał, no co. Płotkę chyba pewnie też zgasił, bo razem z Szeponem wszystko poszło, także. No cóż, no. No i tyle, no co. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No, jeśli wam się filmik spodobał, jest trochę krótszy niż ostatni, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę, no, w komentarzu. Łapcie jak największe okazy. No i oczywiście wspominajcie filmik znajomym, jeśli chcecie. I pokazujcie innym, coście połapali na innych zbiornikach. My będziemy też pokazywać, co złapaliśmy, co nam obcięło, co się udało, co się nie udało. Na co łowimy, co, czego będziemy używać, nie? W kolejnych odcinkach. No, no i co, zapraszamy do kolejnych filmików. Siema. Siemanko. We'll be right back.